Agnieszka Woźniak-Starak dowiedziała się dziś o śmierci męża. Służby poszukiwały Piotra Woźniaka-Staraka od niedzielnego poranka. Ale dopiero dziś akcja została zakończona. Niestety, potwierdził się najgorszy scenariusz. Słynny producent filmowy zginął wskutek wypadku na swojej łodzi motorowej. Teraz okazuje się, że z jego ukochaną również nie jest dobrze. Agnieszka Woźniak-Starak w żałobie po mężu. Wsparcie rodziny i fanów. W czasie poszukiwań przebywała w rodzinnej posiadłości nieopodal miejsca wypadku, przy jeziorze Kisajmy. Chciała być na miejscu, gdy dojdzie do przełomu w akcji służb. Dziś podano informację, że ciało Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Mężczyzna wypadł za burtę motorówki podczas nieudanego manewru zakrętu. Towarzysząca mu na pokładzie kobieta, która także znalazła się w wodzie, dopłynęła o własnych siłach do brzegu. Piotrowi Woźniakowi Starakowi niestety się to nie udało. Gwiazda TVN jest w głębokiej żałobie, wspiera ją rodzina. Według doniesień mediów, znajduje się pod opieką psychologa. Który towarzyszył rodzinie już we wcześniejszych dniach. Agnieszka Woźniak-Starak nie komentowała sprawy. Wdowa po Piotrze Woźniaku-Staraku nie pojawiła się przez tragedię na premierze nowej ramówki TVN. Swoje wyrazy wsparcia przekazał jej Edward Miszczak. Nie wiadomo.
ciężkim stanie psychicznym. Kobieta przebywa w towarzystwie wspierającej ją rodziny i jest pod opieką psychologa. Się na znajomych dziennikach. Płakała przez większość czasu od momentu zaginięcia męża. Gwiazda nie skomentowała sprawy. Piotr Woźniak Starak zaginął, nie udzielała się medialnie. Wyłączyła też możliwość komentowania postów na jej profilach w mediach społecznościowych.